piątek 20 maja w Baranowie odbyła się 24. sesja Rady Gminy. Głównym tematem obrad były uchwały budżetowe. Bogumiła Lewandowska-Siwek poinformowała, że po ogłoszeniu przetargu na wykonanie drogi Żurawiniec-Grymbanie udało się zaoszczędzić środki finansowe. Partnerem gminy Baranów przy realizacji tej inwestycji, na którą otrzymano 50% dofinansowania środków zewnętrznych, jest powiat kępiński. Jednak wyłożone środki na ten cel przez powiat zostaną zwrócone na inną inwestycję zgodnie z zawartym porozumieniem. W ten sposób projekt otrzymał wymaganą ilość punktów przy wniosku o środki z tzw. schetynówek. Pierwotnie całość inwestycji miała kosztować 2 300 000 zł. Ostatecznie pochłonie 1 400 000. Gmina Baranów dołoży więc do tego przedsięwzięcia 700 000 zł, czyli blisko 400 000 zł mniej. Te środki oczywiście zostaną przeznaczone również na drogi, albo na remonty, albo na inwestycje. Mniej niż planowano pochłonie budowa chodnika w Słupi. Zamiast 200 000 zł gmina przeznaczy na ten cel 185 000 zł, ale zwiększy się także zakres inwestycji. Wykonana zostanie dodatkowo kanalizacja deszczowa. Zaoszczędzone 15 tysięcy złotych przekazano na remonty bieżące w domach kultury. W trakcie sesji radna Danuta Słupianek-Kocęba została wybrana do prac w trzech komisjach: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Opieki Społecznej. Przypomnijmy, Danuta Słupianek-Kocęba została w kwietniu radną gminy po wyborach uzupełniających w Mroczeniu.